Leszku, ty przyniosłeś kiedyś wiedzę mi, niczym Prometeusz, ogień ludzkości o książce pana Sixin Liu. A, pro... Liu si Shen. a właściwie Liu Shen, si... nie wiem, tylko odwracam. Liu, si Shen. Tak. E... Liu to jest imię. Tak, ale ja jakby odwracam po prostu, żeby bardziej formalnie było. W każdym razie jego cykl książek tak naprawdę, w którym właśnie oparty jest świat serialu, który teraz się pojawił, czyli Problem Trzech Dział. Serialu, który tak naprawdę no, zdobywa, można powiedzieć, szczyty popularności i właściwie w każdym maglu można usłyszeć też o tym serialu. No, to jest, to jest kwestia chyba związana z tym, że książka stała się popularna. Nie wiem, czy popularność książki związana jest z faktem, że na okładce i tych wydań amerykańskich, i, i potem tych różnych tłumaczeń jest informacja, że wspaniała książka, podpisane Barack Obama. Na pewno. Nie? No ciekawe. Czy... Super ciastka, czy... Barack Obama. <grym> no to, ale to powoduje, że inaczej się patrzy. Tak? Takie rekomendacje. Oczywiście, że tak. Ja kiedyś wydałem tomik wierszy, gdzie sam zmyśliłem, popłakałem się czytając Clint Eastwood. <grym> A pamiętasz… W dwóch egzemplarzach to wydałem, żeby nie było, nie szukajcie. Tak? A pamiętasz, e, pamiętasz, mój drogi, gry Baldur's Gate? Tak, oczywiście. To tam przecież było, polecam, Piotr Frączewski. No bo Piotr Frączewski grał w tej tak, grze, tak, tak. w polskiej wersji. Był jedno... przed wyruszeniem w drogę, należy zebrać drużynę. Tak, był jedną z postaci. Nie wiem, czy narratorem, czy. czy... Chyba tak. Natomiast grało tam wielu, głosy podkładało wielu wspaniałych aktorów, i gra była fenomenalna. Aczkolwiek na dzisiejszy, jakby, dzisiejsze te oczekiwania chyba, takie głównie estetyczne związane z grafiką, no to troszeczkę taka już... Oj nie, oj jest dalej super. Tak, nie. Ale to, to może znaczy, ja jestem spaczony wiem, po prostu to znaczy, tymi ja czasami. Wiem, to, to jest jedna z tych nielicznych gier, w które grałem i to nie raz, Baldur's Gate, ta część pierwsza, później Cienie Amn i... I wind, never, never Winter Night. Never Ale to już była, że tak night. powiem, trochę inna seria. A czy tak, dokładnie. W każdym razie to, to, to były fajne rzeczy. A jeśli chodzi o książki, to te książki też były fajne, bo było dużo nauki w tych książkach. Przy czym ta nauka no, troszeczkę yy, mijała się, jakby z tą rzeczywistą fizyką w paru momentach. Co też w filmie widać, bo ten film to też do końca nie jest taką bardzo wierną mhm. adaptacją. W książce jest dużo więcej detali, dużo więcej takich, ja bym rzekł, może jałowych opisów, i film po obejrzeniu uważam. Znaczy, że jest... mówisz o serialu teraz, tak? Mówię tak, okay. mówię o serialu i o, i o serii książek. Tak? Mhm. No, tutaj, tak naprawdę, pierwsza książka została przedstawiona w tej pierwszej serii. Są jakieś nawiązania do tej następnej, ale to takie tam bardzo, bardzo mikre i już tutaj od razu można chyba powiedzieć, że pojawi się drugi sezon, no bo przecież jakoś trzeba ten problem rozwiązać. To, 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 co problem za... trzech ciał. Tak, to co za... No i, i jakby u całego, całego jakby podnóża tego wszystkiego leży ten tytułowy problem trzech ciał. chociaż tak naprawdę to... Jest problem czterech ciał. Mm -hmm. Jeśli popatrzymy na tą czołówkę filmu, to tam. A może są... jedno ciało nie ma problemu. Może z tym po jedno, jedno ciało nie ma. <laughs> tak. No bo problem trzech ciał to jest problem rzeczywiście trzech ciał, czyli planety w układzie podwójnym. Mm -hmm. I tak naprawdę ja to tak odczytałem tę, tę książkę i tam były te różne fazy związane z dosyć chaotycznym ruchem planety. I mieszkańcy mieli problemy związane właśnie z taką orbitą, której raz, że nie można do końca na bardzo długi okres czasu przewidzieć, i oni wyrobili w sobie na te trudne czasy takie jakby możliwości przetrwania. W filmie jest to fajnie pokazane, bo oni się tak liofilizują, jakoś odwadniają. Tak. Oczywiście to jest wszystko pokazane Jakieś przez, takie wizje były, przez nie? pryzmat tej gry, którą tak, tak. obcy. Przy pomocy swoich mechanizmów komunikacji tutaj przekazali, i te elementy zostały tutaj jakby stworzone na ziemi przez popierające ich ruchy, natomiast cały przekaz, i wszystko było związane z komunikacją, też na świetlną. No mhm. Nie wiem, jak oglądaliście, czy nie ten film ale myślę, że tutaj nie unikniemy jakichś takich no. Damy spoilerów. w tytule, że spoilery są i tyle. Tak, żeby nie, Słuchaj, nie psuć przyjemności oglądania. Nakreślmy w ogóle, czym jest ten problem trzech ciał, czyli mamy na przykład układ podwójny gwiazd. Może inaczej. Jest problem n ciał. Dokładnie. To, to, się, to się de facto tak nazywa. I jest to, jest to problem y, y, czysto y, nie, niebiesko-mechaniczny, mm -hmm. czysto mechaniczny y, związany z tym, że grawitacja oraz prawa ruchu planet, prawa ruchu ciał niebieskich, czyli w najprostszym ujęciu y, prawo ciążenia Izaaka Newtona plus prawa Keplera dają nam taki miszmasz, w którym możemy szukać rozwiązań, trwałych czasowo rozwiązań związanych z, ze wzajemnym jakby ruchem mhm. i wzajemnym oddziaływaniem tych ciał. No i dla układów dwóch ciał jest to absolutnie łatwe do rozwiązania, bo ja na, chyba na drugim roku na mechanice teoretycznej, to był drugi albo trzeci rok studiów, My ten problem dwóch ciał jakby rozwiązywaliśmy najpierw na wykładzie było to pokazane potem na ćwiczeniach sami jakby liczyliśmy i to się da zrobić praktycznie na kartce papieru czyli liczymy na By... przykład orbitę jakiejś planety wokół gwiazdy albo ruchu tak. wzajemnego dwóch I, gwiazd w układzie podwójnym w zależności tak od tych mas tych wzajemnych tych warunków początkowych no to są te, te ciała które no zawsze jest tak że jest środek masy i zawsze one krążą wokół środka masy albo współosiowo albo jakoś tam tak, tak, tak dziwnie tak? Mhm. tworzą takie układy i one są generalnie, te rozwiązania są generalnie stabilne w momencie, gdy przyjmujemy, że te masy są tam punktowe, że nie są jakoś rozdzielone, bo jak rozdzielimy, no to to już nie będzie problem mhm. dwóch ciał, tylko problem z, rzeczywiście n ciał. I żeby, żeby nie było, w, tak naprawdę w Układzie Słonecznym my zawsze traktujemy Słońce jako główne ciało i planety po kolei to w jaki sposób w układzie słonecznym przybliżaliśmy to były kwestie wzajemnych relacji planet i zaburzenia, które nazywamy perturbacjami, ale to układ słoneczny nie jest traktowany jako można traktować jako układ N ciał. Mhm. Natomiast byłoby to bardzo trudne, ale mamy tutaj jedno ciało dominujące i planety krążące wokół środka masy z tym czy. Dlatego ciałem dominującym. ten wzajemny wpływ jest bardzo subtelny. Tak, przestanie. jest subtelny. Natomiast też musimy wiedzieć, że orbity planet w dłuższym okresie czasu nie są, nie są liniami prostymi trajektoriami, tylko traktujemy te orbity jako takie mniejsze lub większe torusy, bo one są nieustannie zaburzane, głównie przez wielkie planety, głównie przez Jowisza w naszym przypadku i mogą być zaburzane do tego stopnia, że tam, nie wiem, jest czyszczenie, są te, te przerwy Kirkwooda, są te rezonanse w Układzie Słonecznym, chodzi o małe ciała, tak? mm -hmm. o y, pas planetoid pierwszy, ten pas Kuipera. planetoid tak i jakieś tam inne kwestie, które się dzieją. Ale tutaj sobie radzimy. Gdy mamy Problem Słońce, planeta albo planeta jej księżyc. Oczywiście później Lagrange też dokonał jakby takich kalkulacji troszeczkę bardziej skomplikowanych. Doszedł do wniosku, że te pola grawitacyjne oddziałują między sobą, tworząc takie miejsca, gdzie potencjał grawitacyjny. Jest, jest znacznie, znacznie mniejszy mm -hmm. tak i tak stąd zwane punkty Tak stąd wzięło się te, tych pięć głównych punktów Lagrange'a zresztą o tym już była mowa bo yy, wiemy że w jednym z punktów Lagrange'a krąży teraz teleskop Jamesa Webba zresztą one są wykorzystywane nie mm -hmm. tylko ten jeden punkt ten ten właśnie punkt związany z układem Ziemia Słońce ten który jest za Ziemią to jest L, L5, L2. L, albo L2. Już nie pamiętam jak one się nazywają. W każdym razie jest więcej też w układzie Ziemia-Księżyc. Te punkty istnieją i, i to jest jakby dosyć dobrze ogarnięte. Natomiast problem zaczyna się, gdy po pierwsze mamy układ trzech ciał i to trzech ciał, w których te oddziaływania grawitacyjne są jakby znaczne, czyli te odległości. Pomiędzy ciałami nie są zbyt wielkie, gdzie na przykład jest to układ dwóch dużych ciał, czyli układ podwójnych gwiazd, i one się rządzą swoimi prawami. Tak? Mhm. One krążą i to jest układ dwóch ciał. I teraz wkładamy w to wszystko planetę i pół biedy, jeśli ta planeta krąży daleko, czyli tak naprawdę widzi te dwie gwiazdy jako. Jako jedną masę i centrum masy. I mhm. wtedy ona po w miarę stabilnej orbicie może krążyć, a w środku tam tamte gwiazdy niech się kręcą. Natomiast zupełnie inaczej sytuacja wygląda, gdy ta planeta krąży wokół jednej z gwiazd, a druga jest na tyle blisko, że. Jej oddziaływanie już jest bardzo znaczące w porównaniu z oddziaływaniem tej gwiazdy macierzystej, tego centrum tak, mm -hmm. dla danej planety. I tam się zaczynają rzeczywiście problemy, bo to. Zresztą możemy znowu yy, yy, przypomnieć sobie, jakie zdarzenia miały miejsce. To była z, yy, kometa, jejku, jak ona się nazywała? Kometa, która spadła na ostatecznie spadła na Jowisza. Kometa, która siłami e, pływowymi e, została Showmaker lewi, showmaker 9. lewi tak, bo, bo y, pani Showmaker ją odkryła, tak. Y, to, to jest y, rzeczywiście Showmaker lewy 9 chyba, tak? Ona się rozpadła y, pod wpływem działania sił pływowych y, Jowisza. Mm -hmm. Czyli zobaczcie, teraz mamy układ Jowisz, słońce. Ta kometa chce sobie lecieć dookoła Słońca, ale ten Jowisz on jest z tego znany, że zmienia trajektorię małych ciał, głównie komet, które przylatują gdzieś z zewnątrz. One normalnie widzą Słońce i chcą lecieć tak jak Kepler kazał i, i, i Newton wokół Słońca i nagle ten Jowisz okazuje się być tak blisko że oddziałuje grawitacyjnie i zmienia tę orbitę i że mhm. troszeczkę przyciąga troszkę tak jak my tak, chcemy sobie jechać samochodem tak i, i nagle jakiś, jakiś inny podjedzie i tak nas trochę spycha, spycha do rowu. No, no i tak i, i musimy albo zareagować no i tak zmienić... i tutaj zaczyna dominująca być siła przyciągania Jowisza bo w pewnym jest po prostu większa tak i może być na tyle duża że, y, że to y, rzeczywiście zmieni orbitę że siły pływowe Działające na y, tę kometę doprowadziły do tego, że ona zresztą była bardzo luźna, y, pewnie w swojej strukturze. Na, komety są generalnie takim zlepkiem, no tak, więc łatwo je, łatwo je rozerwać. Natomiast y, był taki film też y, y, taki, taki, taka fantastyka, ale trochę, trochę głupia. To był o księżycu, który tam miał spaść na Ziemię, czy coś takiego. Księżyc okazał się konstrukcją biało, obcych. Faktycznie. Moonfalling, czy Moonfall, czy coś takiego ten tytuł był. I tam, gdy ten księżyc już był bardzo blisko Ziemi, to, co było strasznie głupie, to wszystko zaczynało się unosić, tak. No Ziemia jednak ma większą masę, więc tutaj to te, te przyciągania 81 razy większą masę. No ale to czym innym się rządzi Hollywood, a czym innym yy, rządzi się Zdrowy Rozsądek i Wszechświat. A tutaj zobacz, w serialu było jeszcze gorzej, bo nie mieliśmy dwóch gwiazd, bo w książce tak. zdaje się książce były książce, dwie tak, gwiazdy. Tak, z tego co pamiętam to dwie gwiazdy. Tu i ta mieliśmy planeta... trzy gwiazdy i tę planetę, która gdzieś tam sobie krąży... Pomiędzy nimi tak naprawdę i zobacz z tego, co bohaterowie mówili w tej grze, co się tam działo, to były takie okresy tak zwanego tego spokoju, tak. gdzie potrafiła nawet i tysiące lat planeta krążyć wokół jednej gwiazdy, ale potem te właśnie wzajemne układy, to że gwiazdy na przykład tak. dwie zaczynały no dosyć regularnie według pojęcia zasady dwóch ciał problemu sobie krążyć, ale ta trzecia gdzieś tam zaczęła wracać i ona po tych ale latach, to, tysiącach lat mogła wrócić i zaburzyć znowu ten, ten zauważ... schemat. I przejąć na przykład tę planetę, nie? I w tym momencie zaczynały dziać się jakieś właśnie bardzo dziwne rzeczy. Jedną z hipotez, które wciąż są żywe, jest hipoteza o jakimś brązowym karle, który tworzy układ bardzo rozległy, układ podwójny ze Słońcem i od czasu do czasu ten brązowy karzeł jakby po tej rozciągniętej orbicie zbliża się do słońca i wtedy jego oddziaływanie jako że brązowy karzeł jest nie wiem 81 razy bardziej masywny niż Jowisz no bo 80 Jowiszów to jest ten początek takich słabych reakcji. No, 80 to już raczej byłby czerwony karzeł, ale jakieś tam no, 60-70 Tak Czyli inaczej on już jest na tyle znaczący, że może tutaj mieszać. I niektórzy mówią, że tam takie jakieś tam okresy historyczne, zlodowacenia czy inne, że są związane właśnie z, z taką, a nie inną budową tutaj tego naszego najbliższego. Wszechświata i oddziaływania te grawitacyjne, słońce, ten właśnie, ten, ta, ta, ta dziwna, dziwny obiekt, nie wiem, się jakoś tam Nemezis mm -hmm. to nazywają, czy, czy jeszcze inaczej, może tutaj namieszać. A rzeczywiście w, w książce, ja nie jestem do końca pewny, bo ja ją czytałem, nie, nie przypominałem sobie książki, przeczytałem wszystkie tomy jeszcze jeszcze zbiór opowiadań w tej samej, jakby w tym samym uniwersum, napisany przez innych autorów. I zdaje się, że tam rzeczywiście był problem. Trzech ciał. Tutaj, w samej czołówce filmu, już się pojawiają trzy gwiazdy i ta mała planetka. Tak? Mhm. Czyli, chociaż nie jest to tak do końca wyjaśnione, bardzo mi się w filmie podoba to, co w książce było tak, tak, tak dziwnie. Ja nie do końca byłem w stanie sobie to, to wszystko wyobrazić. Ta gra. Ta, którą w tych hełmach oni odbywali, mhm. i dzięki temu też dowiadywali się o, o tej cywilizacji, o tej cywilizacji tych obcych. Eee, bardzo pięknie to było pokazane. To oczywiście była gra dostosowana do, do ludzkiej percepcji i byli ci najznakomici, którzy mieli tam im pomagać w tym przetrwaniu, nie wiem. Czy wydaje mi się, że to nie chodziło o to, przetrwanie, to była bo zobacz, oni już lecieli, więc tak, to raczej to była... miało być na zasadzie hmm, sprawdźmy, kto będzie w stanie z nami empatyzować, żeby zobaczyć, jak my mamy strasznie, jak nasze światy były niszczone raz raczej po razie tak, i tak dalej. Raczej, tak, raczej tak, chodziło tak. to na aspekt psychologiczny, żeby wyłowić tych, którzy będą ich, im przychylni. Mhm. Natomiast y, tam jest też właśnie ciekawa rzecz, bo zobacz, w pewnym momencie mowa jest o tym. Że oni są mniej więcej 4 lata świetlne od nas. Czyli tak. wychodziłoby na to, że to najprawdopodobniej jest układ Alfa Centauri. Alpha. Ja, ja też to tak odczytałem, aczkolwiek to się potem nie potwierdza, bo tam ty, no tak, ale nie ma takiego jasnego. Po pierwsze nie ma innej gwiazdy, tak, w rzeczywistości tak, w tak. tej odległości ja tylko też Alpha to, ja Centauri. tak, tak odczytałem. I że też to prawdopodobnie coś. tam są trzy gwiazdy, bo mamy Alfa, Beta Centauri i Proxima Centauri, która jest czerwonym karłem. Tak. I też jest związana z tym układem, więc mamy tam właśnie taki typowy układ trzech gwiazd, no i wiemy też, że są planety. No są, wokół, wokół, tych wokół, wokół Proximy krąży na pewno planeta co najmniej jedna, to o tym to już mówiliśmy no. nieraz, bo y, o tym napisał Boruni i Trepka, całą swoją trylogię o locie do tej, plan do tej planety. Także I LEM też w że... y, tym w obłoku Magellana tam też była wyprawa do planety wokół Proximy Centaura, więc nasi czołowi pisarze wiedzieli o tej planecie, a skoro oni o tym pisali, to to jest prawdą. Dlatego Dokładnie. ja już się nie martwię, jest planeta Eden i ja tam chcę polecieć. Dobrze, załatwimy no dobra, ci to. Wracamy Ale do, do problemu. Zastanawiam się, dlaczego nie padło, że to jest po prostu alfa centauri, nie? Skoro jakby to, no wszystko na to bo, wskazuje. Bo wiesz, to jest, to jest licencja poetyka, to nie, 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 nie chcemy jakby, bo zaraz byłyby wiesz, komentarze, tych wszystkich znawców, tak, że to nie tak, że jednak, że ktoś by zobaczył, że ten ruch orbitalny jest tam bardzo, bo to jest bardzo rozległy układ, że to nic nie wpływa, że o, byłoby mnóstwo, no może mnóstwo tak. różnych rzeczy. A Dobra, czy możemy rozwiązać problem trzech ciał, bo to jest tak naprawdę kluczowe. W tej grze, właśnie teoretycznie na początku, wydawało się tym graczom, że chodzi o rozwiązanie tego Cudowny problemu. Był ten analogowo-cyfrowy analogowo komputer z tak, to... milionów żołnierzy Wspaniałe zbudowany. Wspaniałe to było. To się, skąd oni wiedzą, co oni mają robić z tymi chorągiewkami. To, to jest no. zastanawiające, to było. I ci programiści, nie? Tak. Jak to to był? Kepler i był Magellan? Ke, ke, nie, tam był Kepler i ten, i ten od, od, od jabłka. Turing. Turing, tak. Tam, tak. No, Turing i, i Magellan chyba. Chyba tak. Jakoś, Mniejsza o większość. W każdym no. razie y, to musicie sobie już tam zobaczyć, żeby zrozumieć tak, tak. o co chodzi, nie będziemy wspaniały aż tak spoilować. Ten, wspaniały ten, Natomiast zobacz, czy można rozwiązać ten problem. Król Oskar drugi w 1889 roku nawet e, ufundował nagrodę, żeby rozwiązać problem trzech, ciał, bo to był już matematyczny problem, matematyczno-fizyczny problem, nad którym się zastanawiano, czy można w ogóle przewidzieć ruch takiego e, układu. Czyli to, co teoretycznie w tej grze mieliby robić ci gracze, a prawda jest taka, że raczej to chodziło właśnie o właśnie te aspekty, no bo najważniejsze było, żeby zrozumieć, że oni mają źle, nie? to, 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 to tak. nawet padło w tym momencie. E... Ten, ten problem jest, jest do dzisiaj rozwiązywany tylko numerycznie i tylko przy odpowiednich założeniach. A co to znaczy, że tylko numerycznie? Tylko, no to znaczy, że nie ma, nie ma takich algebraicznych metod, tak jak przy problemie dwóch ciał, to co powiedziałem, wszystko możemy przeprowadzić, znając rachunek różniczkowy, całkowy. I, i, I podstawy, jakby związane z geometrią i algebrą, jesteśmy w stanie przeprowadzić tok myślowy, żeby otrzymać jednoznaczne równania czasu, które mówią nam, które dają się jakby mhm. rozwiązać w prosty sposób, pokazując nam, jaka jest trajektoria, w jakim miejscu tej trajektorii jest, a w jakimś czasie odległym, w jakim miejscu będzie. Tak, ciało w problemie dwóch, dwóch ciał. Tutaj. Nie ma takich rozwiązań, y, takich rozwiązań analitycznych, są tylko rozwiązania numeryczne, co oznacza, że dochodzimy w pewnym momencie do równań różniczkowych opisujących ruch, opisujących tra trajektorie poszczególnych elementów tego układu i y, te równania nie są możliwe do rozwiązania w sposób. Y, w sposób Taki zwykły analityczny. Tam nawet Musimy... w serialu było, nie? że tak. przedstawiam Wam moje niesamowite dzieło, czyli kalkulus. Kalkulus, <laughs> tak. I, I tutaj niestety tylko komputer, bo to jest, to jest kwestia taka, że albo mamy całkę, żeby rozwiązać równanie różniczkowe, trzeba je całkować i mamy całkę, i żeby całka to jest suma, tak? mhm. ale taka suma ciągła. Więc, żeby to rozwiązać, no to dochodzimy do. No mamy tam, no nie wiem, no, no powiedzmy że, 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 że całka z X, tak to jest. To jest yy jeden czy całka całka z, z, z jakiejś dowolnej funkcji no to, to dostajemy jakąś tam funkcję, która po zróżniczkowaniu daje nam tą funkcję podcałkową. Natomiast yy, szukam jakiegoś przykładu prostego, ale nie, to potem może coś tam wpiszemy sobie na tutaj na tym, Spoko. żeby żeby nie było. Yy, natomiast yy, przy bardzo skomplikowanych równaniach już się nie da uzyskać, yy, nie da się uzyskać rozwiązania. Bo zawsze to rozwiązywanie po całkowaniu jest z dokładnością do pewnej tam stałej. Tak? Mm -hmm. I tą stałą też możemy wyliczyć. Tutaj już się nie da tego wyliczyć, więc my liczymy krok po kroku te kolejne przyrosty. Tak? I tu powstała fizyka chaosu, tak zwana. Yy, tak, dlatego że okazuje się, że te, te, te równania, te, te, czy, czy rozwiązania konkretne, one tworzą taką jakby linię, ale w miarę upływu czasu, yy, w zależności od tego. Od delikatnych zmian początkowych te linie się mniej lub bardziej zaczynają rozchodzić. Mm -hmm. Te linie, w sensie takiego tam, nie wiem, wykresu, tak? na przykład eliptyczności, orbity, że tak. po, po jakimś czasie ta eliptyczność orbity, ona jest stała, stała, ale potem zaczyna różne ta wartości. Niepewność rośnie po prostu rośnie tego wyniku. W wyniku tak. No bo tak możemy sobie to zwizualizować, że mamy sobie te trzy gwiazdy załóżmy, mm -hmm. one tam mają pewnie zbliżone mniej lub bardziej te masy no i mamy dwie, które sobie w tym normalnym układzie dwóch ciał e, tak. krążą. Wpada ta trzecia, trzecia zaburza, zaburza to, wszystko. to wszystko. A ta biedna planeta jest <coughs> telepana przez grawitację z wszystkich trzech. A te pola grawitacyjne są bardzo takie no, skomplikowane. skomplikowane, powiązane ze sobą. Już wystarczy spojrzeć na taki, i y, y, y może też uda się, y, zwykły diagram pokazujący y, potencjały grawitacyjne w układzie dwóch ciał mhm. z tymi punktami Lagrange'a, o których mówiliśmy. Zobaczcie, jak to. jak jak to by jeszcze się zaburzyło, to te punkty Lagrange'a, one by zaczęły szaleć, te, te potencjały grawitacyjne zaczynają szaleć i ta biedna planeta nie wie, gdzie ma lecieć. Tak? No i właśnie zastanawiam się, czy da się to jakoś policzyć, czy to jest kwestia tylko skomplikowania układu, że my nie mamy po prostu narzędzi, żeby, żeby to zrobić. No bo wpada nam ta trzecia gwiazda, tak. zaburza to wszystko, potem to się znowu stabilizuje, bo gdzieś ta jeden, ten z tych elementów zostaje wyrzucony, ale często wraca i się, cykl da się to powtarza policzyć. i się pojawił pan Poincaré. Tak, tak, dobrze. dobrze mówię. Poincaré. <laughs> tak Poincaré. I powiedział, że ni Nihuhu ni nie da się i w, ty, i w ten sposób <laughs> zapoczątkował teorię chaosu, że to jest wszystko, bo to, żeby też nie było, to nie jest taki chaos w sensie, z, no nie wiem, że, że mamy płomień i nie wiemy, gdzie ten <laughs> język płomienia poleci. Tak? to jest prawdziwy chaos. To, że pogoda, tak, jest też chaotyczna, że, że te efekty motyla działają, tak, że małe, małe poruszenie w jednym miejscu może wywołać, to, to, to jest właśnie to, to samo, co mamy w problemie N. W zasadzie od trzech ciał, bo im więcej tych ciał będzie, tym ten problem staje się bardziej skomplikowany, i tym bardziej to uderzenie motyla na początku, a my nie znamy warunków początkowych, no przecież mm -hmm. musielibyśmy znać masy planet z dokładnością do atomu, odległości z dokładnością do, do mikronów, i wtedy i tak popełniamy błędy na poziomie kwantowym i, i tak nam się to rozleci. Im więcej będzie tych ciał, tylko w problemie dwóch ciał i to przy założeniach, że są to masy punktowe, w danej odległości jakieś tam warunki początkowe zakładamy, to wszystko się bardzo ładnie układa analitycznie. Natomiast całą resztę, no, niestety można policzyć, ale jest to dosyć skomplikowane, zresztą Problem dwóch ciał. Też jest skomplikowany, bo żeby policzyć po, poprawnie trajektorię komet, z uwzględnieniem tych wszystkich, bo to jest jeden problem, i kilka dodatkowych problemów nakładamy na ten. Tak? Też każdy to jest problem dwóch ciał. Kupa kłopotów. Tak, no to, to profesor Kamieński przy pomocy tego swojego. <słuch> to liczył, liczył przez rok czy przez dwa orbitę jednej z komet. Nie? I potem nie załamał się, gdy mu po, po ten, pokazano już krótko przed jego śmiercią, że na odrze można to samo policzyć w 15 minut. <noise> Raczej się ucieszył. Wspominałeś o pani profesor, która coś jednak w tym temacie e, robiła. To znaczy, nie... to, to były jest... próby, mimo tego, tak, że pan powiedział nie da się, to oczywiście ludzie powiedzieli sprawdzam i próbowali. Próby przybliżania tego, bo można to przybliżyć różnymi metodami, ja pamiętam, bo ja byłem wtedy tam, jeszcze, jeszcze nie byłem studentem. Wtedy to już była pani dyrektor Planetarium, a może jeszcze nie była, dopiero po doktoracie, ale pisała pracę właśnie problem z problemu trzech ciał. Pracę z mechaniki niebieskiej. I ja pamiętam mnóstwo wzorów tak, w, tej, w tej pracy i też jakieś proste symulacje wtedy robione na prostych komputerach, takich pecety wtedy dopiero się pojawiały. Tak. Więc jakieś proste programy, które rysowały różne trajektorie i pokazywały, że po jakimś czasie tam coś się stanie z tym, z tym wszystkim. Także te, ten problem rzeczywiście istnieje, a wracając do samego filmu opartego na prozie. Tam jest kilka rzeczy, które mnie osobiście bardzo się podobają. Ale to poczekaj, to zanim podsumujesz, to ja bym tak. jeszcze na jedną rzecz zwrócił uwagę. Problem trzech ciał, nie? nawet gdyby się udało rozwiązać wiesz, w 100%, procentach, wymyślić taki wiesz, kalkulus, który by po prostu to liczył i wiedziałbyś za Dokładnie. miliard lat, co tam się no powiedziało. Tak. działo, to nadal nie rozwiązuje problemu. Tak. Bo problemem dla tych obcych było to, że to się dzieje. Co z tego, że oni będą wiedzieli, że za tysiąc lat będzie to wyglądało tak, a za dziesięć tak, jeżeli po drodze to trzy razy się im po prostu cywilizacja skasuje. nie? No. I problem leży tak naprawdę gdzie indziej, w tym serialu, w tej książce. Ale tak jakby jest światło Jupitera rzucone na ten matematyczny problem, trzechciał mhm. Tak, bo on, on tutaj jest ukazany w tych pierwszych odcinkach właśnie w czasie tej gry. Jako ten, ten ich, ten ich ta, ta najważniejsza jakby rzecz. No potem w kolejnych jest jakby przełożenie tego wszystkiego w momencie, gdy obcy za sprawą tam tych, którzy się z nimi kontaktują, oni dowiadują się, że ludzie, że ludzie są wredni. To jest, to jest jedna z tych rzeczy, które w książce i w, i w filmie bardzo mi się podobały. Bo my zakładając nasze kontakty z obcymi, yy, takie są przynajmniej założenia, że powinniśmy brać pod uwagę to, że nie będą to takie przyjazne miśki, tylko że będą wredni, że oni nie przylecą tutaj, albo będziemy dla nich robactwem, tak? tak jak tutaj w tym filmie to wybrzmiało, ale dopiero w pewnym momencie... A albo, albo będziemy dla nich tym obiektem do podboju, przylecą po zasoby, przylecą po, po, po mięso, tak, może nasze, albo w najgorszym wypadku nasze, albo zboże, nie wiem, cokolwiek, jakiekolwiek zboże tam mięsne zboże. A tu się okazuje, że obcy zmieniają do nas nastawienie, bo to my jesteśmy, według nich, wredni. No to my jesteśmy ci źli, bo my kłamiemy, bo my fałszujemy, bo my y, ukrywamy coś, bo my jesteśmy taką rasą, która, y, która tymi drobnymi kłamstewkami buduje sobie całą rzeczywistość. Mm -hmm. No i, i, to, i to, to, to było, to mi się podobało, tak, że taką wprowadził y, ten, ten serial, wcześniej książka, taką równowagę w tym pojmowaniu obcych, że oni stali się w naszych oczach źli, no bo wypowiedzieli nam de facto wojnę, która będzie miała miejsce za 400 lat. A jak to się ma z tymi kolejnymi e, książkami, e, na przykład Ciemny Las, bo tam chodziło o tę hipotezę Ciemnego Lasu, żeby... To znaczy, to jest znowu, tak jak tu problem chciał jest po to, żeby zarysować jakąś, żeby, żeby mieć się czego uczepić, tak samo ten Ciemny Las, no on, on opowiada o sytuacji, która ma miejsce tam już trochę później, a tak naprawdę opowiada o tym... Który na końcu serialu się powstaje ten wpatrujący się w ścianę. Mhm. Tak, to są to są ci, którzy dostają absolutną władzę. Myślałem, że zegarek mi cyka. Dostają absolutną władzę i, i mają tylko myśleć, tak. No, bo jedyne, czego obcy nie są w stanie, to nie są w stanie czytać w naszych myślach. Nie? Wiedzą wszystko, o czym rozmawiamy, wszystkie formy komunikacji są przez nich opanowane. I, i ta, ta, to jest też wspaniale pokazane, bo tak nie wybrzmiało. Może ja to czytając książkę jakoś nie zwróciłem na to uwagi, ale sofony, te ich niesofony, tak? czyli, czyli super sztuczne inteligencje, mega planetarne komputery o rozmiarach protonu. A wszystko, wszystko za sprawą yy, manipulacji wymiarami. I tutaj ta druga część to jest ten ciemny las, tak? czyli tu już zaczynają się nawiązania, bo tak naprawdę to nie, nie chodzi o to, że oni uciekają. Oni uciekają też przed czymś znacznie większym przed zagładą całego wszechświata. I ta, i ta trzecia część. To jest dopiero orgia związana z, właśnie z wymiarami, z tym, jak to wszystko wszechświat się kończy, bo kończą się wymiary. Tak. To jest. To jest czyli jest. mieliśmy. Od XS do 5XL i tutaj się wymiary kończą i już. Dalej nie jest to w stanie. Tak. Znaczy, ciężko o tym, ciężko jest opowiadać, tak, bo, bo książka jest taka, no, bardzo rozbudowana. No, zresztą też nie będziemy opowiadać książki, to już tak. Zachęcamy do Natomiast przeczytania. Zachęcam do przeczytania, zachęcam do obejrzenia filmu, aczkolwiek i tutaj nie mogę nie wspomnieć, bo to za jego sprawą, bo taki bardzo duży, ten duży szum się już pierwszego dnia, bo widać, że hardkorowcy, to oni jak Netflix uruchomił problem, czy chciał, to już po ośmiu czy tam iluś godzinach już pierwsze Obecamy. komentarze były. I też jeden z moich kolegów, zresztą wytrawny, jakby znawca fantastyki. Ten selekcjoner, tak przez wiele lat, on do, do takich kroków w nieznane wybierał opowiadania. W tym wybrał do jednego wtedy świeże opowiadanie pana Lius Szena hmm. Wędrująca Ziemia. To się pojawiło najpierw w Krokach w Nieznane, w którymś tam 2000, nie wiem, 2011, może 2012 roku, zanim jeszcze było sławne. On już to znalazł w jednym z magazynów amerykańskich, i, i ktoś to przetłumaczył, i to się pojawiło wtedy, pierwszy raz dla polskiego czytelnika. Teraz, y, chyba Wędrująca Ziemia, po tym jak film został też nakręcony na bazie tego opowiadania tego samego właśnie autora, y, to pojawił się też zbiór opowiadań tego autora mm -hmm. pod tytułem Wędrująca Ziemia. One są wszystkie w takiej samej szacie graficznej. Nie wiem, chyba Rebis to wydawał, jeśli się nie mylę. Natomiast yy, właśnie Mirek Obarski, tak go wspomnę z imienia i nazwiska, on napisał, że no, serial taki sobie, no, nie, nie wie skąd te zachwyty, nie, bo książka tam. Taka Ale serial, też, tak, który trzech dział, problem? Problem trzech okay. Natomiast dla niego pozamiatał yy, Resident Alien, <głos> <głos> I, i że. Jeden z najlepszych seriali, jakie oglądał. No i ja kieruję się tą opinią. Jestem w, te, tej, w tej chwili po trzech odcinkach tego serialu, i rzeczywiście dawno się tak świetnie nie bawiłem. No, genialny, genialny film. To wszystko sztampowe jest dosyć, ale przepięknie zagrane. Główny aktor ten. ten ten tytułowy bohater jest naprawdę genialny i te problemy, z jakimi on się tutaj spotyka. Pokrótce Kosmita, który miał zniszczyć Ziemię i ludzkość trafia na ziemię, rozbija się, traci możliwość zniszczenia naszej planety. Tak. Wciela co, się w jakiegoś póki lekarza, co, bo, bo zgubił tę broń. <laughs> tak. Przybiera kształty, kształty i uczy się obsługiwać ciało, że tak powiem, no bo ma taką możliwość morfowania. Po czym jest rzucony w te różne sytuacje, takie i relacje międzyludzkie. On się szczyci tym, że jego gatunek nie ma empatii, nie, 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 tam, nie ma emocji, tak, a on tutaj zaczyna to wszystko jakby odczuwać. To tak jakby wolkanin miał zostać mistrzem ceremonii. Tak, i, 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 i te sytuacje, no te trzy odcinki już spowodowały, że mogę to zarekomendować. Oczywiście problem trzech Ciał też. Są tam wybitne takie świetne sceny, świetnie nakręcone. Jednym z elementów, jakby od początku, i jedną z bohaterek, jest, jest fizyczka, która zajmuje się takimi technicznymi aspektami budowy nanowłókien. Mhm. No, potem te nanowłókna są wykorzystywane w książce. Ja tego tak wyobrażałem to sobie, ale w filmie zostało to pokazane, jak na kanale. Zostaje tymi nanowłóknami potraktowany cały statek razem z gigantyczną, jakby załogą i pasażerami. O to proszę bardzo. Stop. Wspaniała, wspaniała scena. Niedługo, także, mam nadzieję, dojdę do także tej te sceny. Te sceny z teleskopami, które są, te sceny. No i ta scena to, to taka animacja, ale. Pięknie zrobiona z tym komputerem, to było To genialne. jeszcze nie, nie widziałem, mi się to podobała bardzo scena z mrugającym do nas wszechświatem. Tak, no tak, no tak. A, to, a ten wszechświat zrobione. jeszcze puści do nas oczko. No, dokładnie. Jak, jak się zostaniemy nauc... powiadomieni przez, przez tych obcych, że, że są sofony i one to są takie no, wielowymiarowe Elementy, które, to tu już utnijmy, bo to już nie ma, że tak powiem, znaczenia są. dla naszej tutaj dyskusji, a, a to już by był tylko taki spoiler dla spoileru. Zachęcamy, możecie, moi drodzy, sobie obejrzeć to na Netflixie, chyba to jest. Na Netflixie, tak, tak jest Netflix. W każdym razie ten, możecie sobie obejrzeć zobaczyć. Ja obejrzałem całość i raczej, raczej spodziewam się kolejnego sezonu, co najmniej jednego, tak. Z, Chociaż te... One są takie mniej widowiskowe chyba, te książki i... No a to wiesz, to już jest, że tak powiem, wizja to, reżysera. Jeszcze, jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć, dla tych, którzy jeszcze nie zaczęli oglądać, bo i książka... Dla mnie to było coś niebywałego, jak czytałem tę książkę i te opisy właśnie tych Chin z lat 60. tej, tej re, Chin w trakcie rewolucji tej kulturowej. Gdzie wtedy była negacja wszystkiego, co zachodnie? Były rzeczywiście to zostało w filmie też pokazane, tak no, dosyć, dosyć mocno. E, w książce też. I ja się zastanawiałem, no bo przecież ten autor jest pupilkiem e, władz, mhm. które są jakby spadkobiercą. Ale tamtego one się systemu. trochę odcinają, to one tworzą natomiast, nowy mit dzisiaj. Natomiast nie? dzisiaj, właśnie, on to, to się wpisuje w to i oni się też chyba chcą otworzyć. Dzięki takim produkcjom, dzięki tego typu yy, pokazom chcą się otworzyć z tą swoją niechlubną historią. No, przeciwieństw, w przeciwieństwie do tego, co robi no. Rosja, która wciąż... No bo zobacz, tutaj masz tak, że teoretycznie pokazują połubi. tę swoją starą tak. historię, która no, była mocno niefajna i, i stawia ich w złym świetle, ale znowu w dalszej części serialu masz Chiny, które jakby są nowoczesne, współpracują tak. E, tak. na rzecz tego, żebyśmy tutaj mieli tak. dobrze i tak dalej. Jest, Także to jest, jest taki też nowy mit. No. Coś, o czym już mówiliśmy w Astrofazie w, w Pop Science, Czyli o napędach kosmicznych jest jeden napęd przedstawiony bardzo fajnie. To już mi nie spoiluj, bo nie, już więcej nie związałem. Ale, nie zniosę. To, ale muszę, <grym> muszę powiedzieć, że ten napęd jest bardzo fajny. Aczkolwiek nie powiem, czy. Został... Grzybowy. Grzybowy, napęd grzybowy. Tak. Startek był, więc tu się też mogę przyznać. Nie, to były te dziwne ślimaki teleportujące. Dziwne ślimaki teleportujące. Nie, nie, akurat nie. Bardzo, klasyczny, bardzo klasyczne podejście. Obejrzyjcie sobie, zobaczycie. Także kwadrans, jak widzicie, nam się, bo mamy tutaj zakrzywienie tych wymiarów w tych tak. sofonach, także nam się kwadrans rozszerzył. A sofony doprowadzają nas do syfonów. Czyli trzeba się napić wody. Wszystko <gazowane gazowane> i <gazowane gazowane> Dokładnie. Moi drodzy, dzięki serdeczne za bycie z nami w tym kwadransie. Zapraszamy do kolejnych. Trzymajcie się i cześć.